Jesteś początkującym copywriterem i szukasz zleceń dla początkujących, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Nie ma zleceń dla początkujących. Nie ma czegoś takiego jak zlecenia dla początkujących. Ale to jest też dla Ciebie dobra wiadomość, bo skoro nie ma zleceń dla początkujących, to tak samo nie ma zleceń dla zaawansowanych. A to oznacza, że jako osoba początkująca możesz dostać praktycznie dowolne zlecenie. W teorii. Jak to wygląda w praktyce? Trochę inaczej. Dlaczego nie ma zleceń dla początkujących? O tym w dzisiejszym odcinku. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Dzisiaj bardzo krótko, bardzo szybko chcę omówić kolejny mit. Mit pod tytułem Zlecenia dla początkujących. Dlaczego to jest mit i, i dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że wielu osobom. Copywriting na freelance myli się z copywritingiem na etacie, czy w ogóle z pracą na etacie, że wchodzisz do copywritingu i jest tak, jest junior, mid, senior i prezes, nie? Ale na freelance to tak nie działa. Tak naprawdę junior może wziąć wypłatę prezesa, a prezes może wziąć wypłatę juniora. Jeżeli ktoś o kompetencjach poziomu prezesowskiego nie wierzy w siebie i nie ma pewności siebie, nie umie negocjować, ktoś mu powie 10 zł za 1000 znaków i dla niego to będzie się wydawało, że to jest OK, to to weźmie. A jeżeli na bezcela przyjdzie ktoś o skillsach juniora, ale wynegocjuje sobie prezesowską pensję, to dostanie prezesowską pensję. To, czy udźwignie zlecenie, to, czy dowiezie zadowalający efekt, to jest osobna kwestia. O co chodzi z tymi zleceniami dla początkujących? Myślę, że tu jest coś, co po angielsku nazywa się misconception, czyli Niezrozumienie tematu, niezrozumienie pozycji początkującego w łańcuchu pokarmowym copywritingu, tak mi się wydaje, taką mam teorię, że, że to chodzi o takie coś, że, że wchodzę, jestem początkujący i gdzieś tu będzie taka, nie wiem, grupa ludzi zlecających robotę copywriterską początkującym, że będzie taka paczka zleceń dla początkującego, dla zaawansowanego, e, dla seniora, dla prezesa, dla agencji, dla kogoś tam. Nie ma czegoś takiego. Nie ma na rynku. Copywriterskim, najmniejszego znaczenia to, czy jesteś początkującym, czy nie. To, że jesteś początkującym, ma znaczenie, ma wpływ na kluczowy element zdobycia klienta, czyli zaufanie. Jeżeli masz dwóch copywriterów, którzy o, o identycznych skillsach, naprawdę po pół roku w copywritingu można mieć takie same skillsy copywriterskie jak po pięciu latach, czy po dziesięciu latach, i widziałem takie przypadki, naprawdę widziałem takie przypadki. I podam ci prosty przykład. Ktoś, kto jest dziesięć lat w copywritingu. Hmm, a raczej komu wydaje się, że jest 10 lat w copywritingu, bo 10 lat temu napisał tekst za 5 zł, i nadal pisze teksty za 5 zł. Od czasu do czasu coś tam wpadnie, żeby sobie stówę do wypłaty dorobić, i, i on się nazywa copywriterem. Nie ma żadnych skillsów, bo przez te 10 lat niczego się nie uczył, tylko po prostu czasem coś napisał dla kogoś za kasę. I masz kogoś, kto jest pół roku w branży, kto na starcie zainwestował 2-3 tysiące złotych w kursy copywritingu. Więc osoba, która jest pół roku, która mogłaby mieć etykietę początkującego, będzie miała lepsze kompetencje niż ktoś, kto jest 10 lat w branży. Ale na pierwszy rzut oka i to też jest e, niezrozumienie tematu przez zlecających zlecający też po części zakłada, że jak ktoś jest w branży 10 lat, to lepiej ogarnia niż ktoś, kto jest pół roku co też nie jest prawdą. I Twoim zadaniem jest klienta przekonać, że to, że jesteś pół roku w branży, wcale nie, zna, nie oznacza, że ogarniasz gorzej niż ktoś, kto jest w branży 10 lat. To, czy faktycznie tak jest i to, czy faktycznie w to wierzysz, to też jest osobna kwestia, to nie jest przedmiotem tego odcinka. Ale to, żeby stworzyć, może nawet nie stworzyć wrażenie, bo stworzyć wrażenie kojarzy się z czymś, z oszustwem, z naginaniem prawdy. Ty po prostu znaj swoje mocne strony, wyeksponuj swoje mocne strony jako początkujący i tym przekonaj klienta. Klient nie potrzebuje od ciebie nie wiadomo jakich skillsów. Klient potrzebuje zaufania zaufania i wiary w to, że ty dowiedziesz dobry efekt w określonym czasie. I uwierz mi, że jeżeli jest copywriter, który jest od 10 lat w branży i turbo ogarnia, naprawdę jest kozakiem, jest wymiataczem, ale nie dowozi na czas, przegra z tobą. Przegra z tobą tym jednym elementem, że ty dowierzysz może gorszy tekst, może mniej zbadany, mniej zresearchowany, może będą w nim jakieś luki, może będą jakieś błędy żółtodzioba, tak zwane. tak? Może tam to będzie, ale ten tekst będzie na czas i on będzie funkcjonalny jeżeli będzie funkcjonalny. A ktoś, kto jest 10 lat w branży i ma, wiesz, zleceń pod korek, nie wie, nie wie w co włożyć ręce, przez co do, nie dowozi na czas, bo ma też, może, nie wiem, jakieś prokrastynacje, swoje traumy nieprzepracowane i tak dalej, przegra z tobą walkę o to zlecenie. Więc wybij sobie z głowy, że jest miejsce w internecie, gdzie są zlecenia dla początkujących. Nie ma czegoś takiego. Nawet kwestie tego, ile jesteś na rynku, w ogóle bym pominął. Uwierz mi, że jeżeli jesteś pół roku na rynku, Masz 10 zajebistych tekstów w portfolio, masz swoją stronę internetową, dowozisz na czas, masz opinię tych 10 klientów, to jesteś do przodu w stosunku do kogoś, kto jest w branży 10 lat, nie ma swojej strony, ma kiepskie portfolio, gówniane teksty i nie ma opinii. Serio. I jeżeli przyjdziesz do klienta i pokażesz mu opinię, portfolio, swoje teksty i efekty tych tekstów, nie ma znaczenia dla klienta, czy jesteś pół roku w branży, czy 5 lat, czy 10 lat. Więc. Tak jak powiedziałem już raz, wybij sobie z głowy to, że gdzieś są zlecenia dla początkujących. Skup się na tym, żeby zbudować zaufanie u klienta, a dostaniesz zlecenie. Nawet jako początkujący. I możesz zagrać argumentem początkującego, że jestem na początku swojej kariery. Bardziej zależy mi na zadowoleniu klienta niż na pieniądzach, dlatego mogę trochę zejść ze stawki w zamian za opinię. Klient bardzo chętnie napisze Ci trzy zdania opinii za jakiś rabacik. Jest jeszcze jeden trik, w jaki jako początkujący copywriter możesz pokonać kogoś, to jest. Stażem copywriterskim bardziej zaawansowany od ciebie. Załóżmy, że masz dwóch copywriterów do zlecenia na teksty o medycynie. Ktoś jest copywriterem 10 lat, o medycynie nie wie nic. A ty, jesteś po studiach medycznych i jesteś copywriterem od 3 miesięcy. Kto wygra to zlecenie? Tak samo jak ja startowałem do zleceń na tematy ubezpieczeniowe, to nie mówiłem o tym, że jestem pół roku w branży, że jako początkujący wezmę mniej. Że portfolio, że opinie czy coś. Nie, byłem 4 lata agentem ubezpieczeniowym i automatycznie jestem o krok przed kimś, kto o ubezpieczeniach może sobie tego wygooglać. Nawet jeżeli tamta osoba była dłużej w branży i miała portfolio, certyfikaty, kursy, cho cholera wie co jeszcze, ja byłem do przodu, bo klient, dostając informację, że pracowałem jako agent ubezpieczeniowy, dostaje niejako gwarancję tego, że ja będę wiedział, o czym piszę. Więc ty też przeanalizuj swoje dotychczasowe doświadczenie. Na przykład wykształcenie czy hobby, hobby może być świetną specjalizacją, jeżeli się znasz na motocyklach i nic poza tym nie robisz, jesteś do przodu w stosunku do kogoś, kto o tym tylko googla. Także miej to na uwadze. Jeżeli uświadomiłem ci trochę tego, gdzie są zlecenia, do... gdzie są. Nie ma miejsca w internecie, gdzie są zlecenia dla początkujących. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli trochę Ci to uświadomiłem, zostaw łapkę w górę, zostaw tego suba dla YouTube'a, lajka, dla Spotifyka, to pomoże temu kanałowi rosnąć i obalać więcej mitów. A jeżeli szukasz zleceń dla początkujących, mam o tym odcinek. Zapraszam.